Masz przed sobą przeciętną, otyłą osobę i ta osoba ma dwa wyjścia. Albo pójść w stronę jedz co chcesz, wygląda jak chcesz, gdzie jedno założenie jest tylko i wyłącznie takie, żeby liczyć kalorie i być na deficycie. I drugie założenie, dieta niskowęglowodanowa, nie licz kalorii, wszystko się ułoży. Gdzie byś wysłał tą jedną osobę? Jeśli musiałbyś wybrać, które jest gorsze, które lepsze. I w takiej totalnej dychotomii, tak? Tak jest. No to wolałbym najpierw porozmawiać z tą osobą, jakie są jej nawyki, w jakiej jest sytuacji. Sorry, muszę to utrudnić. Dlatego, że słuchaj, no Przemek, musimy to urealnić. Jeżeli mamy osobę, która ma otyłość i ma określone nawyki i reakcje rozmaite, to wejście na dietę jedną lub drugą może być dla tej osoby stresem lub nie. Może być długotrwałe lub nie. Może być stabilne lub nie. I teraz co z tego, że ja ją wprowadzę na tą dietę, jeżeli ona po tej diecie już szlak za przeproszeniem trafi i wróci po tygodniu do kompletnego poddania się ze swoim zdrowiem i jeszcze zbuduje w ogóle wstręt do tego, żeby zrobić coś ze swoim życiem, to co z tego, że ja, wiesz, ci w teorii powiem, że ta dieta jest lepsza, nie? I to może być albo to, albo to. Dlatego, że człowiek to nie jest, kurde, tylko Excel, nie? Tego się nie da tak łatwo zrobić. Tutaj ten element mentalny, psychiki, nawyków jest bardzo, bardzo ważny, więc na podstawie pewnych informacji ja bym wolał najpierw wywnioskować od tej osoby, czy opcja niskowęglowodanowa bez liczenia kalorii będzie dla niej mniej stresowa, bardziej atrakcyjna, taka, która bardziej z nią rezonuje, czy może ta osoba na razie jest na takim etapie, że ona sama powie, że ona, jeżeli sięgnie po wątek restrykcyjny, to ona się podda, ale jest w stanie zacząć chociaż liczyć mniej więcej, ile spożywa i zaczynać budować swoją świadomość żywieniową tą drogą, nie? To zadam ci inaczej pytanie. Załóżmy, że na przykład czekałyby nas nowe reformy w edukacji i tam powstałby przedmiot dietetyka i teraz musieliby wybrać jeden z dwóch nurtów. W takim razie, który jest lepszy? Bo moim zdaniem, z mojej perspektywy, dlatego tak na to naciskam, że jednak ja widzę w tym podejściu takim uproszczającym tą rzeczywistość niskowęglowodanową, ja widzę w tym jednak coś dobrego, bo jednak jest to dużo zdrowsze. Nie rozwali ci to całego systemu hormonalnego, tak jak jedz co chcesz, wygląda jak chcesz, jeżeli będziesz bazował na jedzeniu przetworzonym, na słodyczach i tak dalej. Tutaj nie jest to możliwe nawet. Słuchaj, no to jeżeli dodajesz ten element, że jedz co chcesz, musi z automatu oznaczać jedz gówno za przeproszeniem, no to pewnie, że zgadzam się z tobą, że lepiej, żeby wybrać drogę niskowęglowodanową, nisko przetworzoną. Natomiast wiesz, ja nie chcę, żeby za chwilę pod twoim podcastem przyszli ludzie, którzy powiedzą, że my niesprawiedliwie wszystkich, którzy są na IFM, wrzucają do worka wysoko przetworzone śmieciowe żarcie, nie? Bo to by było nie fair po prostu, nie? Tak, tak. Zauważam teraz mój błąd w tym, co powiedziałem. Ale tak z drugiej strony, też jakbyśmy w tym niskowęglowodanowym stylu powiedzieli, że możecie jeść cokolwiek, tylko nie przekraczajcie 50 gramów węglowodanów. Czyli no nie, z dwóch stron jest to niezdrowe jednak. To jednak ta niezdrowość tego niskowęglowodanowego stylu jest lepsza. Dalej mam wrażenie. Pytanie, co masz na myśli, mówiąc pod kątem 50 gramów węgli? Chodzi mi o to, że wiesz, ja naprawdę nie mam problemu, żeby sobie wyobrazić sytuację, w której ktoś sobie wrzuca jedyne kryterium w życiu do 50 gramów węgli dziennie, ale przy okazji będzie pochłaniał potworne ilości wysoko przetworzonych wędlin z totalnie syfiastą chemią. No, to nie poleci, nie? To nie poleci. Powiem więcej. Nie mam problemu wyobrazić sobie ludzi, którzy dążą do deficytu tak potężnego, że będą wtedy na takiej diecie dziwnej sobie spożywać 1200-1300 kalorii, bo będą najedzeni pod korek. No, dajmy 5 lat takiemu komuś i zobaczmy, co się z hormonami dzieje, z tkanką mięśniową, z niedoborami, z tarczycą. No. Więc wiesz, każdy model żywieniowy i do tego staram się pić, niestety, algorytm tego nie lubi, ale staram się pić do tego, że każdy model żywieniowy można ubrać w zdrowy rozsądek albo ubrać w absurd. Można go nadużyć. Każdy model żywieniowy. Keto również. High carb również. Wege również. Każdy. I
Ja po prostu uważam, że na dłuższą metę lepiej jest iść drogą zdrowego rozsądku niż drogą fanatyzmu, licząc życzeniowo na to, że w którymś momencie ten fanatyzm sam się naprawi i wskoczy na zdrowy rozsądek. Bo ja nie wiem, jak przewidzieć prawdopodobieństwo, że tak będzie, nie? Próbowałem cię tu trochę podpuścić, żebyś jednak zwolnił z tym atakiem na część branży, ale jednak dobrze się trzymasz i dajesz radę. Więc teraz cię zapytam w takim razie, komu wierzyć, kogo obserwować, z kogo zdaniem się liczyć? Czy jest ktoś w całej branży, keto branży oczywiście? Też to jest ciekawe, że częścią może całego kultu jest to, że do wszystkiego można dodać nazwę keto. Już się to staje takie kultowskie, takie właśnie łączące się ze społecznością. No ja czekam, jak będzie keto papier toaletowy. Prędzej czy później pewnie się pojawi. No i właśnie kontynuując z pytaniem, czy jest ktoś w tej branży, komu nie masz kompletnie nic do zarzucenia? Ktoś taki jak ty w twoim odbiorze siebie? Że ktoś, o stary, to mnie tak zarysowałeś, jakbym był tutaj totalnym narcyzem, który nie ma samemu sobie nic do zarzucenia. To totalne votum separatum, mój drogi. Unik podwójny, po prostu z półobrotem. Po pierwsze... To był tylko przedsmak. A cała rozmowa już dostępna od piątku na moim drugim kanale podcastowym. Link w opisie. Jeżeli dotarłeś do końca, to zostaw w komentarzu taką oto emotkę małpki. Pokazuje mi ona, że nie jesteś botem, a prawdziwym homo sapiens. A w dodatku wspierasz cały projekt oraz moje morale. Zostaw jeszcze łapkę w górę oraz subskrypcję, aby być na bieżąco i widzimy się w piątek. A teraz czas na autopromocję. Część z was może nie wiedzieć, ale napisałem własną książkę. Jeżeli interesujesz się rozwojem osobistym lub jesteś na początku swojej drogi w tym temacie, to ta pozycja jest dla ciebie. Z pomocą Progressus Dux skrócisz sobie drogę o 100-kroć. Streściłem w niej kilka lat swojego rozwoju w 85 praktycznych rozdziałów wypełnionych konkretami. Darmowe fragmenty już dostępne na stronie internetowej przemekwojcicki.pl lub w linku w opisie. I nie jest to żadne zbieranie danych do newslettera, po prostu wchodzisz w linka i od razu masz całą treść. Nie zbieram żadnych maili, nic z tych rzeczy. Książka została wydana w edycji limitowanej do 100 egzemplarzy. Tak się składa, że robiąc ostatnio porządki, natknąłem się jeszcze na kilka z nich. Także na stronie przemekwojcicki.pl znajdziesz darmowe fragmenty, darmowe rozdziały. Znajdziesz również możliwość zakupienia tej książki właśnie w edycji limitowanej, zostało kilka egzemplarzy, oraz w e-booku. Na tejże stronie znajdziesz również transkrypcję podcastów. Więc jeżeli myślisz o zakupie tej książki, to lepiej się śpiesz, ponieważ ilość egzemplarzy jest mocno ograniczona. Miłej lektury i do następnego. Hej!